Hej, cześć, siano, z tej strony Admiros, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do trołów. Słuchajcie, dzisiaj omówimy sobie coś takiego jak Player Marketplace, czyli po prostu taki auction house jak w World of Warcraft, tylko że bardziej uproszczony. Niedawno właśnie wyszedł patch, w którym to właśnie dodali Marketplace, takie bardzo fajne miejsce, gdzie możecie sprzedać swoje itemy albo kupić czyjeś itemy za pieniążki. Za Fluxy oczywiście mam na myśli. Jak widzicie, tutaj jestem na kanale Trade, możecie spojrzeć na czat, na którym jest mega spam, ktoś sprzedaje coś, tak, jakieś tam Fluxy, itemy, Trice, Forged, Quadry i Penty i tak dalej. Słuchajcie, na Trade jest mnóstwo osób, które oszukują i po prostu chcą wykorzystać tych graczy początkujących, którzy jeszcze nie znają się tak dobrze na cenach i po prostu... kupują od nich rzeczy warte 10 tysięcy za na przykład 2000 fluxa, bo na przykład taka osoba ma jakąś rzecz wartą 10 tysięcy i nie zna się na tym i po prostu po dłuższych namowach odpuszcza i po prostu sprzedaje tę rzecz za 2000, a ta rzecz tak naprawdę jest warta 10 tysięcy, więc ja sobie tutaj wychodzę, leave, trade, no i bardzo pięknie wyszedłem z trade'a. No i zajmiemy się dzisiaj Marketplace, czyli opisem, poradnikiem właśnie, jak tutaj sprzedawać, jak to mniej więcej działa. Jak widzicie, możecie tutaj sprzedać praktycznie wszystko, flaski, itemy, mounty, recepty, statki, style, tomy, skrzydła, bloki, mounty, pety i wszystko, co chcecie. I możecie to sprzedać, właśnie to są dwie zakładki, buy, czyli kup. Możecie kupić, no ja tutaj sobie wybiorę na przykład mounta i możecie to wszystko sprzedać za Flux, Gleam, Chaos, Chesty, Eye of Cthulhu, Dragon Coiny i Penty, więc to jest całkiem spoko, ale ma niestety to jedną wadę, bo jeżeli ktoś wystawi jakiegoś mounta, którego wy bardzo chcecie kupić i wystawi go za Gleam, a wy nie macie Gleamu, tylko Flux, no to wtedy pojawia się problem, bo nie będziecie mogli kupić tego itemku, ponieważ nie macie Gleamu. Tylko macie Flux, albo ktoś wystawi za Chaos Chesty, na przykład będzie chciał 20 Chaos Chestów za to. Niestety nie będzie się dało tego zdobyć. Chyba że wystawi później za Flux, ale raczej nie widziałem tutaj, żeby ktoś wystawiał, żeby był nick osoby wystawiającej, więc teraz bardziej takie bardzo uproszczone. Tutaj możemy sobie zaznaczyć Hide Collected, czyli jeżeli mamy już jakiegoś mounta, to klikamy Hide Collected i po prostu nam się tutaj nie wyświetli. Już wam pokazuję, jak to działa. Mam tutaj wpisane Pembara. Jak widzicie... Aha, dobra, bo to jest mount, którego już mam. Którego nie mam, przepraszam. Pemblock, zwykły mount, tak? 500 kosztuje. Jeżeli klikniemy Hide Collected, wyszukamy, no to już nie będzie pemblocków i kotów, które już mamy zebrane. Po prostu pojawią się tylko te mounty, których jeszcze nie mamy. Więc bardzo przydatne. Tak więc tu możecie sobie jeszcze wpisać nazwę, załóżmy Mount Kami of Sheltered Shores, wystarczy, że wpiszecie scho końcówkę i już wam powinno wyskoczyć, chyba że nie ma żadnych wystawionych, no zobaczmy, Hide Collected, aha, bo już mam go skolekcjonowanego, wpisujemy Shores, no i proszę, wyskakuje nam Kami of Sheltered Shores. I to jest bardzo przydatne, bo możecie sobie wyszukać. Myślę, że nie będę tutaj więcej tłumaczył, jak kupować. Po prostu klikacie tu. Zobaczmy, czy ktoś w ogóle wystawił za coś innego niż za Flux naszego mounta. Tak, wystawili. 15 Chaos Chestów. Chyba to są Chaos Chesty, tak? Tak mi się wydaje. Chyba tak. 25, 30 lub jedna penta. Nie wiem, czy ktoś to kupi za jedną pentę, skoro ten mount jest warty 10 tysięcy. No ale dobra, mniejsza o to. Jak sprzedawać? Jak sprzedawać, pewnie zapytacie, bo to jest dość ważne. Otwieramy sobie na B nasz ekwipunek. Załóżmy, mamy tutaj Green Manta Ray, który jest mi niepotrzebny. Wpiszmy sobie Manta Ray. Oczywiście musimy mieć oznaczone Hide Collected, bo po prostu nam ich nie wyszuka. Nie będziemy mogli sprawdzić, w jakiej cenie są nasze Manta Raye. Jak widzicie, zielone chodzą tak 2000 fluxa, 2400, 2500, 2700, 2800, 2900. Wczoraj udało mi się sprzedać takiego za 3000 fluxa, więc dzisiaj jak widać ceny spadły, bo jest dużo graczy. Ja go sobie po prostu wystawię tak mniej więcej. Możecie wystawiać na przykład troszkę niżej niż najniższa cena, wtedy na 100% wam to zejdzie. Raczej tych mountów jest strasznie dużo, więc jak widzicie,
jest ich całe mnóstwo, więc warto wystawić po prostu za, załóżmy, 2000 ileś tam fluxa. Powiedzmy 2100. Więc bierzemy naszego mumuta, przeciągamy go tutaj, wybieramy za co chcemy go sprzedać. Oczywiście jak będziemy go przeciągać, to pojawi się ilość. Tutaj nie mam... O, jak przeciągniemy na przykład dwie, mogę sprzedać jedną. To już zależy ode mnie. Ja sprzedam sobie jednego Mounta Raya i tu wpisujemy cenę. To jest ważne, żeby się nie pomylić. 2100, bo jeżeli się pomylimy, no to niestety, no to przykro, ktoś sobie zarobi na nas. I tyle. Create, tu jeszcze nam się dokładnie wyświetla, za ile chcemy go sprzedać. Klikamy yes, no i wystawiony, tak? Myślę, że on szybko zejdzie. Tu jeszcze wystawiłem Triceforged Shadow Soul. Oczywiście na początku mamy tylko jedno takie miejsce, o jedno takie okienko do wystawienia jednego przedmiotu. I możemy sobie odblokować kolejne za 2500 kubiców, 2500 i chyba następne wszystkie po 2500. Jak widzicie, tych miejsc jest 6, na drugiej stronie również 6, 12, a razem 18 przedmiotów możemy wystawić. Moim zdaniem jest to całkiem spoko. W zupełności myślę, że 10, o tu się nawet nam pojawia na czacie. You just sold one Manta Green Ray for 2000 fluxa in the marketplace. Czyli jak sobie ponownie otworzymy nasz marketplace, klikniemy sell, to nam się tutaj wyświetli sold, czyli sprzedany. I tutaj klikamy claim, czyli odbieramy nasz flux. No jak widzicie, dodało nam fluxa. Bardzo szybko zeszło, bardzo szybko się sprzedała nasza Manta Ray. Więc całkiem spoko. Jedyne co trzeba, to trzeba uważać, żeby po prostu się nie pomylić podczas wpisywania ceny. Można sobie tutaj sporo zarobić. Ja właśnie próbowałem tutaj sticky ichor sprzedać, ale jak widzicie, tutaj mam tego mnóstwo i zobaczmy, po ile to w ogóle chodzi. Mount Flask Any. Pewnie chodzi bardzo tanio. 10 po 100 fluxa, czyli jeden sticky ichor kosztuje 10. No to troszkę mało, za dużo z tego nie zarobię. Tak więc to by było tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Jeżeli kogoś stać, no to może sobie wszystkie odblokować i zostać wielkim handlarzem w trofi i zarobić mnóstwo fluxu. Tylko po prostu trzeba się dobrze handlować, trzeba sprawdzać. O, na przykład, no nie wiem, weźmy sobie flaski, tak? Wyszukiwać, to jest całkiem fajny sposób. Jeżeli coś będzie naprawdę taniego, to po prostu szybko to kupić i wystawić drożej. To jest ostateczny sposób na zarobek fluxu. Tak więc standardowo mam nadzieję, że się Wam ten poradnik podobał. Zapraszam Was na kolejne poradniki. No i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!